Jestem alkoholikiem, no i nie mam wyjścia. Ja tak tutaj jak Leszek rozmawiał z Jackiem o tych zejściu w góry, ja zrobiłem sobie kawę i nagle w pewnym momencie się nie mogłem ruszyć z tym kubkiem. Stanąłem, po prostu bałem się, że się przewrócę. Coś mi strzeliło w kolanie i widzę coraz bardziej, jak kilka razy u naszego kolegi ze wspólnoty miałem robić to kolano. Wiele lat odwlekałem, ale teraz widzę, że nie wiem, czy ja doczekam. Dopiero na czerwiec badanie USG, a co do operacji, to w ogóle nie wiem. No i tak sobie mówię, no mówię, no ale co? Mówię, no nie jest tragicznie, nie? No, ludzie i koledzy mówią, że idą w góry. Ja jeszcze na jednej nodze chodzę z laską i tamtym. A mogę zacząć jeździć wózkiem, nie? Ale tutaj nasz kolega, który odszedł tydzień temu już w ogóle, nie? I nic nie może zrobić. Pozostaje już mu tylko nie pić. Nie ma już wyboru. Ja jeszcze mam ten wybór. Nie? I nagle doszło do mnie, jaki to jest stan wolności. I że tak naprawdę w tych wszystkich modlitwach, jakichś tych się nie ma modlitw o zdrowie. Wiara, nadzieja i miłość. Jak jest wiara, nadzieja, miłość, to już po prostu wystarczy, żeby sobie jakoś poradzić w tym życiu, się odnaleźć. A co do tych wad charakteru, te wady charakteru służyły mi jako taki, i służą często, jako taki napęd do tego, żeby nic nie robić, żeby się zacząć rozczulać, żeby po prostu, no, jak to się mówi, strzelać sobie w kolano codziennie, po to, żeby nie móc chodzić. I szkoda, że tak późno, ale lepiej późno, niż wcale, nie? Do mnie to dochodzi, że to szczęście jest we mnie tak naprawdę. Ono wypływa ze mnie. Ja nie mam go szukać na zewnątrz, tylko wewnątrz siebie, nie? Moja koleżanka teraz wraca jutro z Mount Everestu. I ja mówię, gdzie ty poszła? A tam już wycieczki chodzą, tylko trzeba zapłacić i można iść, nie? A dla mnie jest problem, żeby tutaj dojechać na ten meeting. I tak sobie pomyślałem. Mówię, no i co, będę miał wózek i sobie ten przyjadę. A tu gówno, tu że nie przyjadę. Bo tu są schodki, tutaj trzeba wejść. Po prostu. I dzisiaj akurat też byłem rano na meetingu, tak jak Marcin. I akurat chłopak mówił o tych warsztatach dostępności. Ja już drugą taką speakerkę słyszałem po tych warsztatach. No ale on mówił w bardzo, bardzo takiej szerszej formie. Ujął wiele rzeczy, które właśnie zwrócił uwagę na to, na te branie proszków, nie? Że ludzi wykluczają tych, którzy biorą prochy, nie? Żeby sobie poradzić. A tak naprawdę nikt nie ma prawa, nie? Komuś cokolwiek zabronić, nie? Bo my jesteśmy lekarzami, nie? No i to się kończy często tragicznie, tak jak mojego kolegi, tutaj jest syn 20 parę lat, na Chomiczówce był jego pogrzeb. Ale wrócę do tych swoich wad, że ja mam tak rozbuchane swoje lenistwo, zakamuflowane lękiem po prostu.
lękiem. Mi się wydaje, a tam nie chcę, bo nie wiadomo jak to będzie, bo to, bo tam. Nie, to jest po prostu lenistwo. Mi się wydaje, że ja się czegoś boję, a to jest lenistwo. I to lenistwo ma zawsze jakieś, nie to, że to jest samo to, tylko to jest czymś podszyte. No i przeważnie podszyte jest tym egoizmem. Myśleniem o sobie, wygodnictwem, jakimś tam życiem w iluzji, myśleniem, że o, to wszystko pyk, tak się stanie cudowne nagle. No i nagle cudownie wszystko się zmieni i będzie fajnie. Nie? Tak jak tutaj kolega powiedział o tym zapiciu, nie? Ja tu przypominam sobie, tu przychodziłem pijany na kacu, nie? Na tą grupę i... Ale czy ja coś robiłem tak, jak robię teraz, nie? Tyle rzeczy, żeby po prostu, żeby nie pić, nie? Ja zobaczyłem, że jedyną rzeczą dla mnie ważną w dniu dzisiejszym to jest to, żebym ja się nie napił. I przed tym nieraz wyskakuje tylko to, że bo tam kiedyś się w tym starym zagorbowałem, mówiłem, że trzeźwość jest najważniejsza. Nie. Najważniejsze jest życie. Nie. Że ja mogę się napić, jeśli chcę odebrać sobie życie. Nie? To lepiej, żebym się napił, bo ja już miałem taki moment. To moje ostatnie picie to było takie, że ja już nie miałem siły do życia w ogóle. Nie, nie chciało mi się żyć. Uważałem, że to jest bezsens. I z chwilą, gdy się napiłem, zobaczyłem, że jest jeszcze gorzej. Że wtedy, jak był ten bezsens, to jest mało powiedziane. Nie? Że tak naprawdę to było... Może w ten sposób sobie uratowałem jeszcze parę lat życia, bo ja piłem 7 dni, 7 nocy i przyjaciel mnie odtruł i od tego momentu jakoś te 5 lat mi minęło teraz. Zrobiłem ten program, pomagam innym i jakoś tam, jakoś kręcę to. Pewnie, że to nie jest tak, jak ja bym chciał. Ja bym chciał tutaj z kolegami pójść w góry albo dzisiaj by była ładna pogoda, wziąć jakiś motocykl i polecieć gdzieś. I to nie to, żeby pojeździć, tylko żeby poszpanować, o. Żeby mnie było słychać nad całą Warszawę. Mnie nie interesuje jakiś tam tylko taki, że mnie słychać. No i tu właśnie facet przed meetingiem dzwonił, kiedy się możemy spotkać. Nie? A po co to? A to jest po to, żeby znowu te 3S, czyli Sex, Social and Security, ten prestiż, oczywiście powodzenie, nie? Bo jak się jedzie na takim Harley'u czy na Indianie, nie? Czy na takim Triumfie 3-litrowym, no to jest takie, człowiek czuje się naprawdę fajnie. Ja po prostu widzę nawet po tych samochodach, jak te samochody się rozstępują, jak ja przygazuję, a tu już wszyscy po bokach. A na Pradze mi dali elektryka, żebym się przejechał. To mało co mnie nie rozjechali. Ale to jest wszystko z tych... To już nie to, że z moich wad. To jest, bo tam o wadach jest w 6. kroku, ale w 7. jest o moich brakach. Że mnie się wydawało i coraz nieraz mnie to łapie, wydaje mi się, że szczęście jest na zewnątrz, nie wewnątrz mnie. To nie jest to, że ja sobie powiem od rana, dzisiaj czuję się szczęśliwy, tak jak rano jechałem samochodem i mówię sobie, Boże kochany, jestem szczęśliwy, jest fajnie. Troszkę tam przebłyski słońca były i tak dalej, jechałem przez te bemowo i było
było bardzo fajnie. Ale mnie łapią zaraz takie właśnie, z powrotem, te takie diabły. Ty byś powinieneś to mieć, tamto mieć, tu mieć, tam być. A tu niestety ja muszę się cieszyć, po pierwsze pragnąć tego, co mam. Pragnąć. Czyli pragnąć tego zdrowia, tego spokojnego umysłu, szczęśliwej duszy i pragnąć tych miejsc, w których jestem po prostu. Bo to okazuje się nie takie całkiem oczywiste, żeby tutaj przyjść na te miejsce. Bo jakbym miał tam no, całkowicie się nie mógł ruszać, to już bym tutaj miał problemy. Nie? Także codziennie podnoszę, jak to się mówi, tą lampę i ją czyszczę, żeby ona się jakoś świeciła. Jeśli mogę komuś pomóc, to po prostu pomagam. Jeśli ktoś mnie wkurzy, tak jak dzisiaj czuję, będzie rozmowa nieprzyjemna, zaraz po meetingu. No to niestety, no nie jestem słodkim, jak to się mówi, miłym człowiekiem, który może pomóc. Nie? Ja po prostu mówię, co i jak należy robić, a jak ktoś chce po swojemu, to proszę bardzo. Nie? Ale ja nie mam zamiaru w tym uczestniczyć. Na koniec tylko powiem, że z tych wszystkich wad charakteru, to teraz widzę z tych swoich braków, że coraz częściej mam po prostu radość. Wiecie, jak Boga kocham. Ja nie słyszałem, że ja tutaj no, że ja nie będę pił kilka lat, te 5 lat, a mnie będą zapraszać na jakieś spikerki, że nie będę znowu palił, że nie będę kłamał, że nie będę kradł, że nie będę klął, nie? I że poradzę sobie znowu z tą moją swoją wagą. Ja już ważyłem 116 kilo, pamiętam, tutaj Lechu akurat jest, nie wiem, tam z 10 lat temu chyba gadaliśmy na Żeromskiego, nie? I ja mówię, wiesz co, może do 18 tylko będę jadł, ale Leszek mówi, a przed 17 to nie łaska? I słuchajcie, ja dzisiaj ostatni posiłek jem o 16, nie? A nieraz tylko jem 6 godzin, od 10 do 16, nie? 18 godzin nie jem. To jest to dla mnie niesamowite, w ogóle ja tu tak jakby leżały takie chrupki, tak jak teraz. Ja bym pół tego pudełka już zjadł, no nie? A teraz tylko 6 godzin i do widzenia. Nie? I tak naprawdę cieszy mnie to, nie? To są moje braki, moje wady, nie? A co, z czego mam się cieszyć? To z czego? No właśnie z tych swoich wad, to co Felek mi powiedział, mówi, po co masz zalety? Ja mówię, no żeby się nimi chwalić. A mówię, a wady? Ja mówię, no żeby je zmieniać, żeby zwalczać. On mówi, nie, żebyś się z nich cieszył też. I teraz coraz bardziej to rozumiem. Ja nie chcę tutaj tam dalej mówić, ale no to są dosłownie takie śmieszne sytuacje, nie? Że można, mimo wszystko można sobie poradzić z rzeczami, co wydawało mi się w ogóle całkowicie
Jakby ktoś mi powiedział, to bym go kiedyś tu po prostu powiedział, idź synu, nie gadaj bzdury, niemożliwe, że coś takiego w życiu osiągnę, nie? Ale jest to. Ale to też nie jest dane na zawsze, bo ja już kiedyś próbkę miałem, jak zapiłem po 15 latach, jak to wszystko nagle uciekło, stałem się jeszcze gorszym człowiekiem niż byłem. I teraz wiem, że ja to codziennie muszę pielęgnować. Tak jak tutaj przyjaciółka czytała te refleksje. Codziennie się muszę badać siebie. Jeśli ja wchodzę na meeting i kogoś nienawidzę, ktoś mnie wkurza, to znaczy, że ja jestem do dupy. Nie, nie ten człowiek, bo ten człowiek, co on mi jest winien. Nie? On po prostu może być chory, jemu potrzebny jest dobry lekarz, nie? A ja bym go zatłukł po prostu. Bym go zatłukł. Ja tak się nieraz zachowuję, jak ja wchodzę i widzę chorego psychicznie i on się zachowuje nie tak, jak ja bym chciał. To, co ja pamiętam kilka lat temu jeszcze zrobiłem na tych siłowniach podwórkowych, no nie, przyszedł chłopak chory z jakimś tam, z matką i tak zaczął pluć przed tym instrumentem do ćwiczeń. On mówi, pan zostawi, bo to jest chory, bo ja mówię, jak zaraz go wyleczę, nie. No i tak go wystraszyłem, że mało co się nie ścikał po prostu. A ja dopiero po jakimś momencie mówię rany, później go przeprosiłem, tą matkę przeprosiłem. Ale to mi pokazuje, no, że ja po prostu tracę poczytalność bardzo szybko. A świat jest taki, jaki jest, nie? A to ja się mam zmieniać. Dziękuję bardzo.